Popełnił parę błędów, bardzo dobry zawodnik Parzęczewski. Szykujemy się na to, żeby zrobić tego przeciwnika do czterech pierwszych rund. Trener Hubert Migaczew, trener Mateusz Atryca. Jesteśmy, od tego zacznijmy, w klubie Fenix, który przeniósł się, tak? Odrodził się jak Fenix z popiołu. Wcześniej ta pierwsza lokalizacja, pamiętamy, piwnica, naprawdę tutaj zupełnie inaczej to wygląda. Pamiętam, że byłeś w tej piwnicy. Mam nadzieję, że widzisz chociaż lekkie nawiązanie tej pierwszej piwnicy do tej ostatniej, notabene piąta sala bokserska, którą zbudowałem. Wszyscy się czujemy tu w miarę sympatycznie, dobrze, jak bokserzy przyjeżdżają do nas na sparingi czy na treningi, jest dobra atmosfera i nie udało mi się tego niestety zrobić na ostatniej sali, czyli na Torwarze. Tu tą atmosferę osiągnąłem dzięki pamiątkom po zawodnikach i chyba w ogóle temu miejscu i lokalowi. Też jesteś na swoim jakby, bardziej niż na Torwarze. Tak, tu jestem już sam i się tego niezmiernie cieszę. Treningi rekreacyjne także, jakby ktoś chciał z Pragi tutaj zawitać? Tak, generalnie robimy te zajęcia od 7 rano do 23. Cały dzień pracujemy na zajęciach, robimy tylko boksy, zarażamy tym boksem ludzi dookoła, nie tylko z Pragi, ale przyjeżdżają też spoza Warszawy. Głównie generalnie, tak jak wszystkie te sale były robione pod zawodników, czyli im więcej miałem dobrych, fajnych zawodników, tym chciałem mieć lepsze warunki do trenowania tych chłopaków. Teraz to zostało stworzone na tyle, żeby się ten główny nasz mistrz w klubie i mój wychowanek dobrze tu czuł i rozwijał. Czyli mamy pełną jeszcze wtrącę się infrastrukturę, za drzwiami jest basen, jacuzzi, sauna, na zewnątrz są dwa boiska, park praski i miejsce do biegania wzdłuż Wisły. Lepiej być nie może. Lepiej być nie może. Mateusz Tryc, bo to jest ten główny podopieczny, on pamięta jeszcze tego pierwszego Feniksa. Jesteście ile lat już razem? To jest długa droga. Jesteśmy razem już lat chyba 10. Chyba 10. Mateusz pamięta te pierwsze nasze kroki na wspólnej drodze. No, Mateusz jest jak gdyby twarzą, głową, nazwiskiem też tego klubu. On się wychowywał, rósł i razem żeśmy byli w dobrych i złych chwilach. No i jesteśmy dalej. Jak taką współpracę się układa, bo to tyle lat, to jednak swoje rok. Tyle lat, gdzieś nie wiem, czy rok temu, czy półtora roku temu, miałem takie wrażenie, że ja już jako trener nie jestem w stanie nic nauczyć Mateusza. Zaczęliśmy rozmawiać o ewentualnej zmianie trenera dla Mateusza, no bo jego dobro jest najważniejsze. Ale przeszedł ten kryzys i dalej jak gdyby pracujemy, z czego się niezmiernie cieszę i odkrywamy jak gdyby nowe te rzeczy techniczne, których się uczymy. Teraz wprowadzamy chodzenie na ringu poprzez zmianę pozycji. Zacząłem tego uczyć od pół roku zawodników i sprawdzam teraz na sparingach, jeżdżąc po innych klubach, czy to ma sens i chyba żeśmy trafili na całkiem niezłą żyłę nowej możliwości poruszania się na ringu. No ale ta walka ostatnia z Finem jest dowodem na to, że ta współpraca idzie w dobrą stronę. Tak, zgadza się, to było takie otrząśnięcie się, że możemy dalej razem pracować. To też jest zmęczenie materiału, 10 lat pracy ze sobą, znamy się, dobrze znamy swoje rodziny i może po prostu miałem wrażenie, że może za dobrze się znamy, trzeba powiewu świeżej krwi, ale przeszło bokiem. W tej chwili jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na tej najbliższej walce 29 sierpnia, przygotowujemy się bezpośrednio pod tego przeciwnika, żeby go zrobić przed czasem, czego się nie udało wielu dobrym zawodnikom, bo chłopak pomimo tego już nie jest może mistrzem świata, ale ma twardą głowę. No właśnie, wcześniej Martin Marej, pełen dystans, ostatnio Robert Parzęczewski. No i to jest na pewno ta walka, to jest takie nawiązanie korespondencyjny pojedynek. Czy rozumiem, macie taką fiksację, żeby go skończyć przed czasem, żeby pokazać, że wiadomo, styl robi walkę, ale że Mateusz jest lepszy od Roberta, tak? No to jest walka korespondencyjna promotorów, uważam, i bardzo też dobrze, bo to im większa rywalizacja w sporcie, tym większe efekty są. Popełnił parę błędów, bardzo dobry zawodnik Parzęczewski i my na tych błędach się uczymy. Czyli nie będziemy go wypuszczali, postaramy się to zrobić przed czasem. Boks jest tylko boksem, nie wiem czy nam się to uda zrobić, ale szykujemy się na to, żeby zrobić tego przeciwnika do czterech pierwszych rund. Jak na niego patrzycie? No bo z jednej strony się nie przewraca, ale z drugiej strony nie jest to rywal zbyt mocny, no i to też jakaś presja właśnie, żeby zrobić czasówkę. Tak. Parzęczewski przewracał go, to praktycznie zrobił go do jednej bramki, no bo to była walka w jedną stronę, nie przewrócił go, no i zaraz było opinie, że coś się dzieje złego z Parzęczewskim. Tak, to nie jest wina ani Parzęczewskiego, ani trenera, ani kogo innego. Bardzo ciężko się boksuje z tak zwanym kotletem, czyli chłopak niby nic nie umie, a jednak stoi. Dobrze dwóch wyszkolonych zawodników wie, co mają robić na ringu. Tu mamy chłopaka, który serce ma pewnie olbrzymie do walki. Umiejętnościami odstaje od Mateusza i od Parzęczewskiego. Natomiast zimna krew, trzeba zachować spokój i przycelować. I mówię, jeszcze bardzo nam pomogła ta walka Parzęczewskiego, którą sobie oglądamy i wyciągamy wnioski w niej. To jest dla nas ułatwienie duże. To samo by robił na pewno Rafał.
Dużo takiej pracy koncepcyjnej. Dzisiaj tarcze i konkretne akcje już właśnie pod tego rywala i akcje, żeby go skończyć przed czasem właśnie. Konkretna specjalizacja już na tarczy, krótki trening. Wczoraj był bardzo fajny sparing z Maćkiem Suleńskim. Jutro do nas też przyjeżdżają, też 8 walną, także dzisiaj ten trening króciutki, a skoncentrowany na bezpośredniej taktyce do walki. Jak ten sparing z Suleńskim jest, powiedzmy? No, jestem wdzięczny przede wszystkim promotorowi Szelengowskiemu, że załatwił nam ten fajny sparing z Jackowi, z Maćkiem Suleńskim. Przyjechał z trenerem, z innymi zawodnikami. Ładnie, żeśmy się przywitali, kawkę wypili i nawiązali też jakąś taką nić porozumienia do następnej, do dalszej współpracy. Sparing oceniam bardzo dobrze. Wiadomo, że Maciek Suleński jest o klasy wyżej od Mateusza Tryca. Tym niemniej Mateusz zrobił, co miał zrobić. I ja oceniam na 110%. Nawet mogę stwierdzić, że jak byłaby 12-rundowa walka o tytuł Mistrza Świata, to moglibyśmy zestawić takich dwóch wspaniałych zawodników i zrobić mega dobrą walkę. To są takie, że te sparingi są fajniejsze walki, ale będą jeszcze kolejne chyba, tak? Mam nadzieję, że będą. Dzięki. Dziękuję bardzo.